Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Starostwo powiatu wałbrzyskiego, które jeszcze do końca bieżącego roku będzie funkcjonowało w obecnych granicach, raz za razem udowadniało, że funkcjonowało dobrze, o czym świadczy wiele wyróżnień ogólnopolskich. Jednak czym szczególnie starostwo wyróżniło się lokalnie? Wygląda na to, że najbardziej widoczne z działań są remonty dróg, które są od lat zmorą kierowców. Miło nam zakomunikować, że trwają remonty na drogach powiatowych w powiecie. Skończył się remont w Głuszycy, to jest ulica Kolejowa. W tej chwili trwa remont ulicy Wiejskiej w Walimiu. Wykonywane są też odcinki w Starych Bogaczowicach i trwały prace i będą jeszcze trwały nadal w gminie Czarny Bór. Tam częściowo już zrobiliśmy, wykonaliśmy działania. Między innymi została zrobiona zatoczka przystankowa, co zwiększy komfort pasażerów korzystających z busów i z autobusów. Gmina Głuszyca, która została szczególnie dotknięta efektami powodziowymi, ma świeżo wyremontowaną drogę wykonaną dzięki m.in. programowi schetynówek, choć w niewielkiej części patrząc się na ogólne koszty wydane na remont, ponieważ całkowity koszt przebudowy ulicy Kolejowej to 650 tysięcy złotych, z czego dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg to 80 tysięcy złotych. Ulica Kolejowa w gminie Głuszyca. Wykonaliśmy remont tej drogi, koszt 650 tysięcy złotych. Wykonaliśmy nową nawierzchnię, odbudowaliśmy chodniki, wykonaliśmy również poręcze balustrady wzdłuż takiego jednego odcinka na tej drodze. To jest około 150 metrów bieżących. Częściowo barierki już były nowe, ale częściowo my wymieniamy ze swojej strony właśnie te stare. To jest pierwsza rzecz, jakiś etap zakończony prac. Wykonaliśmy jeszcze sygnalizację dla pieszych tutaj przed szkołą, która się mieści akurat przy tej ulicy, jak również przy skrzyżowaniu na osiedle Głuszycy. To zwiększy bezpieczeństwo nie tylko osób, które mieszkają na osiedlu i bardzo często korzystają z tamtej drogi, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo uczniów. A dlatego, że przy drodze znajduje się szkoła podstawowa numer 3, i myślimy, że poprawi to znacząco bezpieczeństwo i komfort uczęszczania tych najmłodszych do szkoły. Ciekawie za to wygląda projekt budowy drogi w gminie Czarny Bór w Witkowie, gdzie prace mają rozpocząć się w sierpniu, a zakończenie ma nastąpić w październiku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie obecny stan drogi, która bardziej przypomina polny dukt niż drogę należącą administracyjnie do powiatu. Pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozyskaliśmy kwotę 194 tysięcy złotych. Rozstrzygnęliśmy już w tej chwili przetarg na wykonanie kilometra tej drogi. Oczywiście ona w tej chwili wygląda tak, jak wygląda. Jest to dosłownie droga gruntowa. Natomiast mam nadzieję, że już 15 października będziemy mogli się pochwalić tą nową drogą. Ogólny koszt to jest 260 tysięcy złotych. Znajdujemy się akurat na drodze powiatowej, która znajduje się w gminie Czarny Bór, a dokładnie w Witkowie. Z kolei w gminie Stare Bogaczowice, które również ucierpiały podczas powodzi, wyremontowane zostały odcinki drogi powiatowej od Nowych do Starych Bogaczowic oraz w Cieszowie. W gminie Stare Bogaczowice wykonaliśmy 3,5 km drogi. Były to akurat środki pochodzące z tak zwanych powodziówek. Koszt wykonania prawie 1 500 000 zł. Wykonaliśmy takie 3 odcinki w Nowych Bogaczowicach, w Starych Bogaczowicach i w Cieszowie. Nie sposób zapomnieć również o drogach, które są w granicach miasta Wałbrzycha, a które jeszcze do końca 2012 roku należą administracyjnie do powiatu wałbrzyskiego. W zarządzie powiatu wałbrzyskiego znajduje się blisko 30 km dróg, które są na terenie gminy Wałbrzych. 10 km tych dróg w ciągu ostatnich 5 lat zostało wyremontowane, to jest na kwotę 10 milionów, więc to są główne ciągi komunikacyjne, to jest Piłsudskiego, to jest Aleja Wyzwolenia, to jest Wysockiego, no i w zeszłym roku remont na przykład na Wyszyńskiego. Wakacje zbliżają się ku końcowi i już wkrótce ponownie trzeba będzie iść do szkoły, jednak póki co wakacyjna laba nadal trwa. Jednak co zrobić, jeśli trzeba zostać w mieście zamiast wyjechać na wakacyjne wojaże? Podwórko i tyle. Od kilku lat ten dylemat rozwiązuje Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień, która organizuje wakacje w mieście. To jest jedna forma spędzenia wolnego czasu dzieci, które nie wyjechały na wakacje, a tu czują się dobrze w Radzie Wspólnoty Samorządowej. Jak pan widzi, zabawa fajna. Podczas naszej wizyty w świetlicy Rady Wspólnoty Samorządowej dzieci uczęszczające na zajęcia były świeże po konkursie plastycznym, więc i były nagrody. To później panu to bardzo ładnie. I nagrodę, którą
No papryczek, zdecyduj się. Oj, to sport, bardzo ładny. Konkurs był na temat zabawa na świetlicy po prostu. Co robimy na świetlicy ogółę? I ja narysowałem no, świetlicę, jak gramy w ping-ponga, na skakance skaczemy, gramy w klasy. Ja namalowałam, jak skaczemy na skakanka, gram w piłkarzyki, kręcimy pula hopę i tam bawimy się różnymi zabawkami. Ja narysowałam, jak kręcę na skakance i kręcę hula hop. A ty? Ja stół ping-pongowy narysowałem i skakanki, i książki. To jest wszystko, co tutaj robicie, czy więcej? No, idziemy też na spacery, gramy w piłkę z kolegami. Natomiast na wycieczki jeździmy. Koleżanki, gram siatkówkę grają. Tutaj mamy galerię Nikoli Stojewskiej, ma również siostrę utalentowaną, która jeszcze się tak wstydzi, ale dzieciaki dają radę, malują, wszystko jest pięknie. Są nagrody, słodkości i tylko chwalić, pogoda nam dopisuje i tylko się cieszyć. Ale wakacje w mieście to nie tylko konkursy plastyczne i zabawa w świetlicy. Plastyczne i sportowe. Plastyczne to tutaj na pierwszym miejscu stoją skakanka, to sportowe już, a plastyczne cieszą się najbardziej tutaj na świetlicy. Ping-ponga, chodzimy na spacery, jeździmy na wycieczki. Ale chyba najbardziej oczekiwane przez uczestników zajęć wakacji w mieście są wycieczki. Jeździmy na wycieczki, byliśmy w mini zoo. Jeszcze na innych wycieczkach byliśmy i bardzo fajnie jest tutaj na świetlicy. Jeździmy na różnego rodzaju wycieczki. Byliśmy na kolorowych jeziorkach, 2 razy w Łącznej, 3 razy w muzeum. W muzeum odbywały się zajęcia plastyczne. Odnośnie świetlicy mamy tutaj zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, różnego rodzaju gry. Wychodzimy na spacery, do Szczawna, place zabaw. Tak to wygląda. Wakacje w mieście odbywają się już po raz czwarty przy współpracy RWS Biały Kamień oraz TPD. Powoli stają się więc znaną i cenioną marką, dla której sponsorzy chętnie oferują prezenty, które później mogą być przekazywane uczestnikom zajęć w formie nagród w różnorodnych konkursach. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.